Autem na piąte piętro. Dzisiaj w Katowicach uruchomiono nowy piętrowy parking, ale nie taki zwykły, tylko z windą. Niektórzy mieli problem z wjazdem, a część przyjechała specjalnie, żeby wypróbować maszyny parkingowe. Tak też my zrobiliśmy. Łukasz Kądziołka. Wjeżdżasz, bierzesz bilecik i samochód sam jedzie do góry. Dzisiaj w Katowicach około pół roku po zakończeniu budowy uruchomione zostały maszyny parkingowe. Na Tylnej Mariackiej mogło zaparkować przed inwestycją około 40 samochodów, a teraz 240. Winda nie dla wszystkich jest nowością. Pan Piotr się nie stresował i wjechał zdecydowanie. Szczerze mówiąc nie, dlatego że mówię, bardzo dużo jeżdżę i na podobnych parkingach parkowałem za granicą już. Natomiast no, nie spodziewałem się takiej nowości tutaj u nas i w Katowicach. Nie wszystkim udało się stanąć na platformie za pierwszym razem. Ciężko się tu wykręcić, bo jest trochę ciasno, przodem było ciężko. Nie, bardziej nie, raczej ciekawo. Z ciekawości niektórzy dzisiaj wybrali właśnie ten parking. Dobry, bardzo dobry pomysł. Małe miejsce zajmuje, nie? Także mnie to podoba. Specjalnie wjechał, żeby spróbować. Choć parkowanie nie powinno być problematyczne, to cały czas na miejscu są pracownice firmy, która na zlecenie miasta wybudowała maszyny. Pomagają też znaki, te zwykłe i te świetlne. Po zaparkowaniu należy na wyświetlaczu obok wpisać numer rejestracyjny pojazdu, zatwierdzić i czekać, aż maszyna się obróci. Jeśli jeszcze nie dojechaliśmy do odpowiedniej pozycji na tej platformie, będziemy widzieć poruszające się czerwone strzałki migające. Jeśli dojedziemy jeszcze tę odrobinę do przodu, na ekranie wyświetli się zielony komunikat OK. Wtedy wiemy, że samochód został zaparkowany w sposób prawidłowy, mieści się w obrysie tej platformy i możemy wysiąść. Parking jest przystosowany do aut o określonych wymiarach. Samochód musi być wysoki i szeroki na maksymalnie 2 metry oraz mieć długość do 5 metrów. Nie zaparkują tu pojazdy o masie przekraczającej 2,5 tony. Na razie postój jest bezpłatny, dlatego przy wyjeździe należy tylko zeskanować kod kreskowy i samochód zjeżdża z góry do kierowcy. Jednak za kilkanaście dni trzeba będzie przed tym postój opłacić. Dla mieszkańców będzie taniej, 6 zł za godzinę, a inni kierowcy zapłacą dwa razy więcej, 12 zł za godzinę. Dla przyjezdnych, oczywiście nie posiadających katowickiej karty mieszkańca, ta stawka jest wyższa, bo w dalszym ciągu ta polityka parkingowa, którą będziemy wdrażać od 1 grudnia, raczej idzie w stronę tego, aby dodatkowych kierowców do centrum i do śródmieścia nie zapraszać. Od 1 grudnia strefa płatnego parkowania w Katowicach będzie dużo szersza, a stawki pójdą w górę. W ścisłym centrum będzie to 6 zł za godzinę postoju zamiast obecnych 3 zł. Od tego dnia parkowanie w maszynach na Tylnej Mariackiej zacznie być płatne. Na razie niektórzy zostawiają tu samochody na długo, ale może się to skończyć. Tak było w strefie kultury, gdzie po wprowadzeniu opłat na parkingu nie ma problemów ze znalezieniem wolnego miejsca.